Dzisiaj to jak powiedziałem, ojca miał dać. Wcześniej mówiłem wam, że to były te benedyktyni. I ta część klasztoru, kochani, te krużganki pochodzą z wieku XV, a są ufundowane przez dwóch ludzi. Przez króla Kazimierza Jagiellończyka i przez ówczesnego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Dlatego dzisiaj XV wiek, to był, kochani, styl gotycki, prawda, gdzie widzimy skrzyżowanie, wstawienie krzyżowo-żebrowe, gdzie u góry widzimy i u góry jest etapie takiego słownika, na dole w służkach, widzimy herby dobroczyńców tego klasztoru. Ale to nie był pierwszy kościół w tym miejscu. Pierwszy kościół w tym miejscu, jaki był wybudowany przez Morysława Krzywoustego około 1123 roku. Tamten kościół stawiając płoną i wybudowano nowy, taki styl gotycki, jak powiedziałem, to Kazimierza Jagiellończyka, fundowany Zbigniewa Oleśnickiego. I ten kościół też stawiając płoną, ale to jest kościół, nie klasztor. Więc kościół odbudowano, natomiast była taka propozycja, co by ten, znaczy zburzyć te krużganki i jak gdyby od nowa wszystko wybudować. Ale oczywiście Tomasz Niewalewski, tak powiem, pogonił tych architektów. I także została ta część ta część została gotycka, a jedynie dobudowano kościół na